Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam w Grunge w Auto Online w odcinku 256, gdzie będziemy wykonywać challenge od Piotra Maszewskiego. A jak to z Piotrem bywa, bardzo dobrze wiecie, a raczej jak to bywa z jego challenge'ami, są zawsze rozbudowane, piękne, nieszablonowe. Więc dzisiejszy challenge od Piotra nazywa się Mission Raczej Possible. I to jest pierwszy challenge w historii serii z GTA Online na moim kanale, który ma checkpoint. Między punktem drugim a trzecim. Bo challenge się składa z trzech punktów, więc uwaga, uwaga. Potrzebne rzeczy do wykonania tego challenge'a, czyli tak, szybki pojazd, na przykład Entity, więc z tym raczej nie będzie problemu, ale też Cargo Bob. No z tym już może być problem, jeżeli mi się nie zrespawnuje w okolicach lotniska akurat, ale dobra, teraz sama treść challenge'a. Uwaga, punkt pierwszy. Przenieś Bobim pojazd na dach Maze Banku. Tutaj raczej nie będzie problemu. Punkt drugi. Pojazdem zjedź jak najbliżej ściany budynku w jak najbardziej widowiskowy sposób. Spróbuj wylądować na przechodniach. Tak zaznaczył Piotr w nawiasie. No i po wykonaniu tej czynności następuje checkpoint, czyli później już challenge będę mógł kontynuować od tego właśnie miejsca. I teraz punkt trzeci, czyli tuż po checkpoincie, przy użyciu najpotężniejszej broni swojego ekwipunku, siej rozpierdziel na ulicach wokół Maze Banku tak, aby zdobyć 5 gwiazdek. Na tym się kończy punkt trzeci i ostatni punkt czwarty. Postaraj się zgubić pościg. No dobra, no to w takim wypadku może najpierw zacznijmy od Entity i zobaczymy, czy mój mechanik już przestał się na mnie boczyć. Bo ostatnio, kiedy próbowałem do niego zadzwonić, to kurczę, zazwyczaj to się kończyło tak, że on mówił, że jest zajęty i niestety nie jest w stanie mi pomóc. No dobra. No właśnie. Kurde, o co tutaj chodzi? Czemu on ostatnio w ogóle nie chce mi podwozić samochodów? I teraz dobra, gdzie jest moje... Ej, moment. Ej, tam jest moje Entity? No dobra, pojazd osobisty. No zobaczymy, co to jest. Mam nadzieję, że jest to Entity, ale równie dobrze może to być Wacka, Gauntlet albo inny pojazd z mojego garażu. Dobra, ale może tak, stacja radiowa oczywiście jakaś musi być. Coś w tle musi lecieć. Przecież moje milczenie musi być przerywane muzyką. Albo tak właściwie, muzyka musi towarzyszyć mojemu gadaniu. Ale okej, już ominąłem właściwy zakręt. Jak tutaj, tak? No, dobrze, dobrze, dobrze. Gdzieś tutaj w prawo już powinno być moje autko. Czy widać w oddali już? Nie, jeszcze nie, ale może jak długie włączę. No kurde, też jeszcze nie. A, tam po lewej. Okej, dobra. Jak ja się tam mogę przebić? A, tu jest zaraz zjazd na lewo, dobra. Może być tu. Ej, moment, moment, już ominąłem? A, no tak, faktycznie. Dobra, ale to auto w sumie nawet, kurczę, dobrze się prowadzi, jak na swoje ciężkie gabaryty, kiepski silnik i ogólną kiepskość. Moment. Jest Entity, dobra, pięknie. Zostawiłem spoiler, mimo że w komentarzu wspominaliście pod jednym z filmików, żebym, kurczę, się go pozbył, bo psuje troszeczkę feeling i wrażenia estetyczno-wizualne. No, ale już tam niech będzie. No pamiętajmy też, że spoiler to jest lepsza aerodynamika auta. No co prawda nie odlecę nim, ale w sumie kto wie, jak najadę na wystarczająco wysoki krawężnik, to może się wybije. Ja, ale okej, okay. Na lotnisko w takim wypadku. Cholera, czy ja przypadkiem nie mam 3000 za swój łeb? Nie pamiętam, szkoda, że tego nie można sprawdzić teraz w tym momencie. Kurde. Co to za przejeżdżanie skrzyżowania, no? Nie no, dobra. Oczywiście winowajcą tego zdarzenia drogowego jestem ja. Bo przejeżdżam na pełnym bucie, nie patrząc, co się dzieje z lewej albo prawej strony, więc no. Jakaś kolizja musiała w końcu nastąpić. Ale dobra, coś się zmieniło jeszcze, o czym nie wiecie w GTA Online? No tak, kupiłem sobie bardzo świetny spadochron. No niestety chyba nie będę miał okazji, żeby wam go zaprezentować, bo teraz, kurczę, coś nie mogę go włączyć. No, ale zresztą zobaczmy. Spadochron, no wyłączony niestety, nie mogę zmienić na włączony, no ale spadochron w barwach Polski z orzełkiem, kurczę, tak bardzo patriotyczny, tak bardzo piękny, tak bardzo jestem dumny, że wreszcie go mam. No, teraz już można spokojnie skakać ze spadochronem, bez wstydu. No, tylko też, kurczę, w sumie
takie brzemię ciąży wtedy nade mną, że trzeba się dobrze spisać. No wszak orzełek, kurczę, no może nie na piersi, jak piłkarze mają, czy inni zawodnicy z innych dyscyplin sportowych, no ale na plecach. Na spadochronie się znajduje, więc no wypadałoby wręcz. Trzeba, kurde, pokazać się z dobrej strony, jak najlepszej. No jak najlepszej. Ale dobra, teraz tak, trzymajcie kciuki, żeby tam na dole gdzieś był Bobby. To czy może nie dosłownie tutaj na dole już, bo tutaj helikopterów nie ma, ale tam za płotem jak najbardziej już są. Kurde, ale zaryłem. Niedobrze. No ale okej, dobra, tutaj wjedziemy sobie delikatnie. Będę tylko przeskoczyć tą pierwszą skrzynkę, tutaj ładnie wykręcić. No i dobra, czy Bobby? No? Jak nic? A nie, sorry, coś tu jest. Ale to nie jest Bobby. No więc trzeba się postarać teraz, żeby helikoptery się respawnowały, więc tego trzeba pożegnać. Oczywiście patrząc na eksplozję, to zawsze fajnie wygląda. Dobra, jeden zniszczony. Czy mamy jakiś drugi już? Nie, jeszcze nie, ale dobra, spokojnie, nic straconego. Jeszcze rozwalimy sobie Luxorka przy okazji. O, powiedzmy tutaj rzucony granat, odwrócimy się. No, dobra, to już sobie nie polatają tym. A, co się jeszcze zmieniło? Oczywiście emblematy ekipy wrzuciłem i do Waki, i do Entity. No tak po prostu, żeby wiedzieli, skąd my wszyscy jesteśmy. Nie, i też swoją drogą grałem ostatnio z dwójką ziomów z ekipy. Niestety nie mieliśmy okazji zamienić słowa, bo to był środek nocy. A w środku nocy raczej, kurczę, nie wypada się drzeć w niebogłosy. No ale fajnie się grało, chłopaki, wielkie dzięki za grę. Może jeszcze kiedyś nam się uda razem zagrać. Choć teraz akurat w tym odcinku nie podejrzewam, bo to są wybitnie godziny takie, szkolne. Bardziej niż growe. Więc raczej ciężko będzie jakiegoś zioma zastać na serwerze, ale w sumie zobaczyć mogę. No, jak to wygląda? 14 graczy tylko, no właśnie. A kiedy gra się w nocy, to jest o wiele więcej. Zazwyczaj około 20. No dobra, Buzzard fajna rzecz, ale niestety też go muszę rozwalić, bo to nie jest Bobby. Ale jak tak dalej pójdzie, to ja będę miał, kurde, 5 gwiazdek, zanim w ogóle Bobiego uświadczę tutaj na lotnisku. Więc, kurde, może być ciężko. Ale spokojnie, na lotnisku, nieważne ile gwiazdek, ale moim najszybszym samochodem jestem chyba w stanie ich zgubić. No ale, o, czekajcie, jeszcze to trzeba rozwalić. No, op, rzut. O kurde, nie tu, nie tu, nie, 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 nie. No chyba, że teraz jakiś policjant dostał przypadkiem. Okej, dobra, ale... Bum. No właśnie, dobra, skrzydełka poleciały. Ej, nie, bo już mam coraz mniej życia. Dobrze, że kuloodporne opony. To przynajmniej wiem, że zaraz żadnego laczka nie dostanę przypadkiem od policjantów. No ale kurczę, teraz będzie problem niestety. Problem tego typu, że nawet jak tu będzie Bobby, to kurczę, ściągnięcie z samochodu na haczyk będzie trudne. Bardzo. Nie, serio, kurno, Maverick, no naprawdę, serio. Ach, no ale patrzcie to, 4 gwiazdki tylko za rozwalanie helikopterów. Tak naprawdę policjanta chyba żadnego jeszcze nie zabiłem, a ci już naprawdę... No mają ze mną problem, bardzo chcą mnie dorwać. No 4 gwiazdki to już są 2 helikoptery i parę radiowozów. Jakby na to nie patrzeć, no. No są bardzo upierdliwi teraz. Ej, no kurde, sorry, jak mogłem to ominąć? No ale okej, dobra, uwaga. Oj, 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 no. A może? A no, jednak się udało. Nie, dobra, dzisiejszy odcinek póki co spod znaku eksplozji. No, mam nadzieję, że będzie spod znaku Cargo Boba, później skoku samochodem z dachu Maze Banku, a następnie rozpieprzu na 5 gwiazdek, a jeszcze później ucieczki. Mam nadzieję, że spod takich znaków będzie ten odcinek, koniec końców, no ale ej. No co tu, znowu Maverick, no naprawdę, czemu tak, no? No nie chcę jechać specjalnie na lotnisko do Trevora, żeby liczyć na łód szczęścia, że może mi się trafi Bobby akurat tam. Nie, serio, kurde, jakiś respawnik, coś? Moment, co, kolejny Luxor już jest? Okej, dobra. Skoro tak się chcecie bawić, nie widzę problemu, proszę bardzo. I jak to wygląda? Bum, klasycznie. No kadłub się niestety odczepił od reszty. Nie, ale okej, okej. Bobby? Bobby? Where the fuck are you? Oj, to jest pierwszy zabity policjant chyba. No i 5. gwiazdka. Nie wiem, czy wpadła dokładnie w tym momencie, ale już jest.
Więc w poprzednich edycjach GTA to normalnie już by wojsko wjeżdżało z czołgami, ale tutaj nie. Tutaj niestety. Asfalt jest zbyt drogi, nie można go niszczyć ciężkim sprzętem. No, dorzucisz, nie? Pięknie. Nie, ale zaraz mi się skończą granaty, niestety. Eksplodował? Ej! Nie eksplodował? Ej, kurczę, ale tu nie mogę zginąć teraz, bo policjanci wtedy... Niestety, ale... skonfiskują mi samochód. Oj, za daleko. Tam trzeba, tam. No, ej, o, pod skrzydłem? A, kurde, prawie idealnie. No, ale niczym, kurczę, szybkich wściekłych. Nie, ale dobra. Dzień nastaje powoli w Los Santos, więc może też i szczęście. Z powrotem uśmiechnie się do mnie, no. Jak teraz? O, o, o. Kurde, lepiej, ale to jeszcze nie to. Ale troszeczkę szkoda mi tego helikoptera. Dopiero co się zrespawnował, a już eksplozja. To jak dostać headshota tuż po respawnie, serio. Taki sam bagaż emocjonalny. Ja się luksory respawnują, no co jest grane. Nie, no dobra. Wiem bardzo dobrze, co jest grane, bo te samoloty są nie tylko dla mnie. I te wszystkie pojazdy, ale też dla innych graczy oczywiście. No ale ej. Mi zależy teraz na jednym. Na jednym, bardzo czy to było to? Cholera, większy już większy, ale nadal nie to. Cholera, za dalej. Ej, nie, nie, stój, nie. Dobra, spokojnie, stąd dorzucę. Ale teraz właśnie, pochylić głowę. Klasyczna komenda, kryj, ryj. No, i z powrotem. No chyba, że jeszcze, no właśnie, tytana. Nie, najlepiej rozwalać wszystko. Bo kiedy tutaj nie ma żadnego pojazdu, to on gra naprawdę lubi sobie doczytać coś. Ej, moment. Co to jest tutaj? Ej, 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 ej. Jeszcze jeden luksor. No dobra. Ej, ale kurde, zdrowia mało. Bardzo mało zdrowia, dobra, nara. Jak to wygląda? No kurczę, czemu nie mogę spojrzeć? No właśnie, do przodu. Dobra, luksora nie ma. A właśnie, a może ty tam jeszcze faktycznie? Jesteś tu. No dobra, zróbmy to w pełnym biegu. Oj, słabo rzucony granat, słabo. Policjanci mogą to źle odebrać. Ej, co jest? Skończyły się już? O kurde. No dobra, trudno. Przylepy. W takim wypadku. Hop. Minus jeden, że niestety ja muszę je wysadzać. Choć w sumie w niektórych sytuacjach to jest plus właśnie. Ej, tam jest tajna paczka gdzieś. Kurde. Nie, nie ma na to czasu. Challenge challenge'em. Trzeba go przynajmniej... spróbować wykonać, bo póki co no próbuje. Jest i Bobby! Cholera. No dobra, trudno. Albo mnie teraz zabiją, albo się uda mi przejąć stery tej maszyny. Kawałeczek dosłownie odlecieć, bo nie chcę odlatywać daleko. No. Okej. Okay. Dobra, odwrócić się kabiną pilota w inną stronę. Dobra. No to próbujemy. Cholera, oby to się udało za pierwszym, ewentualnie drugim razem. To zahaczenie. Jest! Dobra, za pierwszym. Trzymaj go, trzymaj, trzymaj. I teraz tak, żeby później nie było, że już zeskoczę z dachu Maze Banku i to 5 gwiazdek już będzie, to odlećmy tak wysoko, jak tylko się da. W ten sposób zgubimy pościg. Ej, kurde, a może nie. Ojej, nie, 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 co ty? No, nie, ej, ataki samobójcze w szeregach policji? LSPD? No nie. No nie. Ej, kurde, stop, bo zaraz naprawdę mnie rozwalą. Nie, muszę się troszeczkę przemieścić. Najlepiej w dobrym już kierunku. O kurczę, Bobby uszkodzony, to Bobby niesprawny niestety, niesprawny do końca. Ale moment, czym ja mogę ściać przypał? Kurczę, niczym! Pięścią! Tylko i wyłącznie pięścią. No to ale mega słabo. Ej, dobra, ale... Oj, bo strzelają. No jak się zaraz zacznie palić, to stracę i Bobiego, i samochód. No kurde, dajcie spokój już. Naprawdę, zbrodnia przeciwko mieniu to jeszcze nie jest powód, żeby od razu strzelać. No ej! Aaaa, no dobra. Trzeba ich zgubić jakoś w powietrzu. Potem już widzę jednego gościa, jednego gracza z prawej strony. On zaraz może po prostu rakietami mnie ściągnąć. No kurde. A czemu on się dymi? W sumie jeden i drugi. Kurde, co wy? Strzelacie sobie po wnętrzu i sprawiacie, że wasze helikoptery zostają uszkodzone. No kurde, ale ej, nie, serio. No z tymi dwoma tutaj to będzie naprawdę problem. Oj. Oj, bo już śmigiełka przestają się kręcić, nie? Więc tak, zrobimy w ten sposób.
Dostaniemy się na dach Maze Banku, odstawimy samochód. Następnie dopiero podlecimy wyżej. No albo jeżeli naprawdę Bobby nie będzie w stanie się tak wysoko wznieść, to pościągam te helikoptery rakietami, a potem poczekamy sobie na dachu. Na rozwój sytuacji, może wtedy jakoś się uda zgubić to 5 gwiazdek. No ale dobra, spokojnie, Maze Bank już widać. Jak dobrze wszyscy wiecie, to jest najwyższy budynek w grze. Nie jest to najwyższe miejsce, no bo jak teraz zresztą ładnie widać, góra Chiliad tam góruje nad Maze Bankiem. No i w sumie bardzo dobrze. Ludzie walczą z przyrodą i siłami natury, okej, ale no jednak budynków większych niż góry to jeszcze, kurczę, chyba nie wybudowaliśmy niestety. I w sumie może i dobrze, bo kto by tam mieszkał na samej górze? Kto by chciał? Kiedy wypadasz z okna, lecisz sobie dobre, nie wiem, 60, może nawet 90 sekund. No dosłownie całe życie ma jeszcze czas, żeby ci przelecieć przed oczami. Nie, ale dobra, zaraz się stają już naprawdę upierdliwi. No, oj, śmigiełka już nie domagają. Cholera, no jeszcze parę celnych strzałów i boję się, że wyłączą się już zupełnie. No ale dobra, więc trzeba się zbliżyć. Troszeczkę szybciej. Bo ja nawet jeżeli teraz się wyłączą, to jeszcze będę miał szansę, żeby przynajmniej samochód w dobre miejsce odstawić. Dobra, bo tu już zwalniam. Tu jest mój przystanek praktycznie. Dobra, spokojnie, chill. To kurczę, jak ja tutaj właśnie spokojnie i wyrównuję lot, to oni wtedy do mnie strzelają. Dobra, ej, powiedzcie, że jestem pod. Dobra, jestem pod. Oj, nie, już nie. Cofnij, kurde. Cofnij. Dobra, zostawić samochód. Samochód zostawiony. Oj, co jest? Aha. No dobra, kit zepsuł się. To niestety plan, żeby odlecieć w powietrze, spalił na panewce. Teraz trzeba niestety inaczej. Trzeba w ten sposób sobie radzić z przeciwnościami losu. No, dobra. I teraz mam nadzieję, że kiedy jestem tutaj, to oni już tak zbyt ochoczo nie będą lecieć, choć kurde, dalej widzę 5 gwiazdek nie mruga. Niestety, oni wiedzą, gdzie jestem. Skąd oni to wiedzą? Tego kurde nie wiem. Ej, dobra, tam leci kolejny helikopter. Nie, wysiadaj w wyścig, nie. Moment, gdzieś tam leciał. No właśnie. Ej, co to, co się stało teraz? A, kurde, ten shit. Mówiłem, żebyś nie wchodził. Dobra, żegnam. Jaj, kolejny, no. Ej, bo mnie zaraz zabiją. O, zanim przyleci następny. Przekąski oczywiście. PNQs, Ego Chaser. No jak nie chcesz, jesteś przecież na skraju życia. No E-Cola chociaż. Pij to, kurde. Pij to i nie gadaj. Ja, no już następny leci, zaraz mi się rakiety skończą. No, serio? Może być, kurde, zaraz problem. To problem poważny. Ej, co prawda się nie spodziewam policjantów tutaj zaraz, żeby mieli wejść, ale... No jeszcze ile mogę rozwalić helikopterów? 3. Maksymalnie jeszcze 3. W ogóle lecą gdzieś tam? Z której ze stron? Ej, przecież tu już jest. Jakim cudem? No zresztą nieważne. Tak naprawdę. Nie, dobra, ale serio? No te gwiazdki mogłyby już migać, no. No serio, będzie tak podlatywać w nieskończoność? Kurde, a Bobby niestety już nie zipie, on nie bangla. Totalnie. Aaaa. No, jakiś Polak umarł. No, za ciągłe dobre zachowanie 2000, kiedy właśnie stoję na dachu Maze Banku i trzaskam rakietami we wszystko. Co się napatoczy na celownik? No dobra, no i niestety, teraz co? Kurde, granatnik. Ej, już jesteś nade mną? Jak? Nie nade mną, ale niedaleko. Wow, shit, ale chybiony strzał. Ej! Trafiony, zatopiony się okazuje. Nie, ale dobra, serio. No, mam problem teraz. Mam naprawdę duży problem. No może jednak, kurczę, zipiesz. Nie? Wolisz wsiąść do Entity, czyli znaczy to, że ten pojazd latający, który tak w ciężki sposób zdobyłem, niestety nie bangla zupełnie. Za wysoko powiadacie, tak? Czy za nisko? Ej, nie, bo zaraz zginę. Kurde, no bez przesady, no... O to chodziło.
Ja i nasz następny. No, któryś musi trafić. Oj! Ale nie chodziło mi o to, że policjant ma trafić. Ała. Ej, teraz co? Ej, moment, co to w ogóle za dziwne ujęcie kamery? Co? Nie! Czemu manewry bez broni 5 tak nagle? Why the fuck? Po prostu chciałbym się dowiedzieć, czy... No właśnie, został odholowany przez policję, a niech ich gęś kopnie, no. No dobra. Trudno. Oj, 10 zaproszeń aż. Nieźle. Nie, dobra, najpierw trzeba odbić pojazd w takim wypadku. Jak zapaść 250 dolców przy bramie? Tak? Od kiedy takie coś jest? Ej, dobra, czy ja w ogóle mam 250 dolców? No mam 10 tysięcy. No dobra. Czyli przy okazji jeszcze, zanim podjedziemy po samochód, to jeszcze pora uzupełnić zapasy. Co prawda nie w pełni, ale tam w małym stopniu chociażby. Rakiet potrzebuję. No i granatów. No dobra, i granatników. Kurde. No dobra, trochę tego jest, ale niestety 10 tysięcy to jest za mało. Za mało na pełne zakupy. No ale co zrobić, kiedy bieda zajrzała do oczu, no? Zajrzała prosto w ślepia. Ej, co to za pojazd tam? Straż pożarna? Nie, ciężarówka. Ale okej, dzień doberek. Przyszedłem tylko zakupić jakieś rakiety namierzające, a tak właściwie samonaprowadzające. Nie wiem, słyszał pan tą historię o tym szaleńcu, który przed chwilą przebywał na dachu mej z banku i rozwalał policjantów? Tak, to byłem ja. Ale nawet ta wiedza nie przeszkodzi tobie przecież w sprzedaży mi kilku destrukcyjnych zabawek. Aha, i tylko tyle. No niestety. Tutaj 5 tysięcy od razu, nie? Takiej kwoty to ja kurczę nie zobaczę chyba w dzisiejszym odcinku już. Nawet za wykonanie challenge'a przecież nie dostanę takich pieniędzy, nie ma opcji. No ale dobra. Pojazd osobisty, czas zaznaczyć sobie na mapie. Proszę bardzo, jest i on. 700 metrów stąd jedyne. Spokojnie. Pokonamy ten dystans w 3 miga. Ha, a nie mówiłem? Dobra. Przy bramie podobno można zapłacić 250 baksów, tak? Kurde, nie ma 250 baksów, sorry. Oj, oj, oj. No i nawet tego nie sprawdzę. Oj, pani wybaczy. Nie, naprawdę nie chciałem. Nie, 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 nie. To nie było śmiertelne potrącenie, prawda? Pani żyje. Pewnie. Okej. Okay. Ale dobra, moment, ja muszę mieć 250, czy mogę go ukraść stąd? No powiedzcie, że mogę. Bo dwie gwiazdki to ja kurde zgubię, jeżeli tu otworzą mi wrota oczywiście. No, otworzą na szczęście. Dobra. To ucieczka na lotnisko. I tam mam nadzieję Bobby już będzie w jednym z pierwszych rzutów, jeżeli nie od razu. Dobra, waypointik wyznaczony. Auto, kurde, trochę obite niestety. No ale na to nic nie poradzę. Nie mogę nawet go zreperować teraz. W Los Santos Customs za mało peklu. Ej, ale w sumie mógłbym coś sprzedać do LSC. Jakieś auto za 8 tysięcy, no i starczy. I starczy w zupełności takie coś. Ej, co ja, kurde, robię, jak ja jeżdżę? Widzieliście to? Ja bym był, kurde, pijany, jawnie. Zygzakiem, nie tutaj szukał coś, nie wiem, po lewej stronie, tu po prawej, no. Dobra. Może takie pokazywanie w trakcie jazdy nie jest najlepszym pomysłem, piecho. No, bo trzeba ich zgubić, zanim tam dojedziemy na miejsce, serio. Jak znowu będą się plątać na lotnisku, no to nie, tym razem już muszę ich zgubić przed podhaczeniem Entity. No i też w sumie Entity nie może się zniszczyć. O, oh, shit. Dobra, tu ładne 360, ewentualnie. A może tu naprawcie, żeby ich wyminąć? Chyba nie będą widzieli, że tam na górze się kręcę, nie? Dobra, tylko że zaraz muszę zjechać na dół. No ale spokojnie, dwie gwiazdeczki naprawdę szybko znikają, więc problemu raczej tutaj nie będzie z tym. No chyba, że zdążą tu dojechać, gdzie ja będę miał zamiar zeskoczyć zaraz. Czyli tu. Dobra, trochę szybciej. No, może być. A, ale już nie migają. Cholera wie czemu. A, nie, sorry, bo tam w stróżówce siedział jeden delikwent. Cholera, to nie jest Bobby. No i znowu muszę rozwalać helikoptery. Dobra, trudno. Ale teraz się odsuńmy i postarajmy się zgubić może gwiazdeczki.
zanim zrobi się ich nagle 4 i 5. Nie, bo z dwoma jakoś wytrzymam. Kurde, czemu 3? Czemu teraz? Cholera. Serio. Co ja takiego zrobiłem? No, oddalałem się od miejsca zdarzenia, no. Nie, ale serio, poczekajmy. Tylko może nie w głuchej ciszy. Nie, Kenny Rogers niestety rzuca na prawo i lewo roszczeniami, więc nie. Już lepiej naprawdę broński beat. Small town boy. Nie, ale serio, wjadą tutaj? Ja podejrzewam, że wjadą. Niestety, no ale może gwiazdeczki zdążą zniknąć do tego czasu. No i już helikopter, a właśnie, sorry, helikoptery przy trzech gwiazdkach już. No ale okej, teraz jeżeli nie uderzę w żadnego, a nie, Pegasus, dzięki. Nie chcę żadnego miejsca w garażu. Znaczy nie, w sumie to nie garaż, to bardziej hangar. Bobby? Czy to Bobby? Przecież bym słyszał Bobiego, który się respawnuje. Nie, niestety nie, bo tutaj kolejny Maverick. Nie, sorry, to nie jest Maverick, to jest akurat Frogger. No ale sorry. Śmierć frajerom. Dobra. No, jeszcze widzieliśmy troszeczkę tej eksplozji. Nie, ale dobra, serio, kurde, bo tak naprawdę zaczęło mnie to już denerwować, że ten Bobby się naprawdę nie chce mi pojawić. Ile? Dwie gwiazdki, okej, dobra, to znowu tutaj do hangaru. I czekajmy, czekajmy, spokojnie, spokojnie, bo serio, wykonałem punkt pierwszy challenge'a tylko. Póki co. I niestety bez checkpointa, nawet jakby był checkpoint, to sorry, ale na wiele by mi się nie zdał między punktem pierwszym a drugim, bo i tak bym musiał znaleźć Bobiego i jakoś sobie dostarczyć samochód na dach mojej z banku. Więc no. I tak się cieszę po prostu, że Piotr wpadł na pomysł, żeby zrobić tam checkpoint, bo jakbym miał zginąć nawet po zjeździe w pobliżu ściany moim NTT, to i tak później właśnie powtórne szukanie Bobiego by wyglądało tak, jak dokładnie teraz to wygląda, czyli no mozolna, ciężka praca. Chowanie się po kątach, wypatrywanie policjantów. No, ej, ale moment, no właśnie, czemu moje gwiazdki, no, nie mrugają. Już na szczęście mrugają, ale dosyć, kurde, kiepsko. Nie, dobra, jak tu wyjadę, nic mi się nie stanie, prawda? Przecież nie będą mnie widzieć na tej wielkiej, otwartej przestrzeni. Ale ja przy okazji będę mógł zobaczyć, czy Bobby już tam na mnie czeka. Nie, serio, kurczę. Ej, właśnie, a może kupić sobie swojego własnego bo... Jest! I Bobby, dobra, ale te gwiazdki muszą zniknąć. Po prostu muszą. No bo w sumie z drugiej strony, kurde, to właściwie to nie muszą. Bo zanim ja się oderwę od ziemi, to oni już stracą zainteresowanie pewnie, no właśnie. Okej. No to teraz jesteśmy na dobrej drodze, żeby znowu zrobić punkt pierwszy, później pozostaje tylko punkt drugi. A jak, kurde, punkt drugi mi nie wyjdzie, ale będę zły. Dobra. Poprzednio się udało za pierwszym razem podhaczyć, teraz się uda za którym? No. No ej, no co jest? No głaszczę go tym haczykiem, no. Dobra, jest i NTT. Ale kurczę, drzwi nie zamknąłem. No, zamknęły się same. Dobre auto. Nie, okej, okay, mamy takie radio? Pewnie, że mamy. Okej, okay, dobra, to lecimy. Dach Maze Banku raz jeszcze. Później przypominam, odstawić tam auto i tym autem zjechać w bardzo widowiskowy sposób z dachu. I najlepiej by było, choć to nie jest warunek sine qua non wykonania tego challenge'a, najlepiej spaść na przechodniów. Choć kurczę, z jednej strony tam chyba było... Nie, czy było zaznaczenie, że mam jak najbliżej ściany albo nawet po ścianie zjechać? Nie, po prostu zjechać. Więc faktycznie, można przycelować chyba w przechodniów gdzieś. No ale dobra, no ale potem następuje checkpoint, kiedy uda mi się wylądować. No właśnie, kiedy uda mi się wylądować. No, czyli najlepiej by było, że jeżeli już nawet spróbuję trzaskać jakieś salta, że no nie zginę. Bo jak zginę, to raczej mechanik nie podstawi mi auta na górę, na dach. Poza tym on nawet nie chce mi podstawić auta, kurczę, na asfalt. Nawet jakbym stał koło swojego garażu, on nawet nie wyprowadzi mi tego samochodu na zewnątrz. I właśnie nie wiem, co jest grane. Czyżby szykowało się jakiś większy update po prostu? Coś w tym stylu? No może heisty wreszcie? I coś tam zmieniają? Zmieniają na tyle, że nie można pozwolić sobie teraz na latających mechaników i ludzi przyzywających swoje pojazdy osobiste wszędzie, gdzie są i gdzie chcą? Ej, no nie mów, że jesteś na dachu. No proszę, nie mów, że jesteś na dachu. Dobra, na szczęście nie, ale dobra, to już mogę zwolnić. Oj, mam nadzieję, że zaraz jakaś rakieta nie poleci, nie?
O cholera, mam wielką nadzieję. Naprawdę to byłoby nie w porządku. Grubo nie w porządku. Dobra, ale teraz właśnie. Nie skopać. Ej, co to tam... Oj. Oj, nie. Czy on do mnie strzela? Cholera, on do mnie strzela, no co za skurwy... Dobra, zostaw auto. Dobra, i teraz tak, odlecieć. Odlecieć, 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 bo to trzeba będzie szybko zrobić. Teraz tylko dojechać do checkpointa, nie? Serio, do checkpointa tylko. Oj, troszeczkę mnie rozstrzelał, troszeczkę mnie rozstrzelał. Czemu spadam? Oj nie, oj nie. Oh no. To trzeba zrobić szybko. Cholernie szybko. Nie! Dobra, dobra, spadochron. Nie, bo myślałem, że on zaczął strzelać w mój samochód. Dobra, kid, ląduj tu. Ląduj, 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 ląduj. Trzeba wsiąść i zjechać po prostu. Nie ma nawet czasu, żeby teraz tutaj się... Nie, nie. Co, no znowu, no poje... Oszaleliście? No, dwa razy pod rząd? Ej, przypominam, że on tu pewnie już się właśnie ustawia i zaraz zacznie do mnie strzelać. Cie! No gdzie... Cze... Aaaa! Czemu na dole? Oj nie. Oh no. Oh no. Chyba, że on go zrzucił. Nie. Nie, kochani. Sorry. 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 Ale nie. 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 A-a. No. Po prostu nie. Spróbuję go tylko wyhaczyć jeszcze. A następnie skończymy ten odcinek i spróbujemy w następnym, no bo kurczę, szlak mnie trafia, nie? Gdzie jesteś, śmieciu? No chodź. No chodź. Już odleciałeś tak daleko, że nawet nie ma co cię szukać, nie? Kto to był? Pokażcie mi mapę. Bo zaraz, dosłownie na kolejny odcinek będzie już zaraz. Więc tak, ktoś ty. Patryk H. Dobra. Jest na to sposób. Nie, kurczę, nawet jest na to sposób, ale nie ma tego sposobu w moim wykonaniu. Ej, no gdzie ty masz spadochron? No, a tam zostawiłeś. A, sorry. Dobra, ale czemu moje entity jest tutaj? No bo wszedłem w misję, nie? Pewnie dlatego, nie? No. Ale jak miałem, kurde, in... Ach, dobra, nieważne. Nie, naprawdę nieważne. Sorry, Piotrze, sorry reszta, ale serio, w tym miejscu kończymy ten odcinek. Do usłyszenia w kolejnym, gdzie mam nadzieję, chociaż dobijemy do checkpointu. Pozdro, cześć, hej. Ale ten znowu zmasakrowany. No ale po takim upadku to ja się szczerze nie dziwię. Dobra, trzymajcie się, na razie.